Jestem na zakupach, jestem w Stanach. Są 2 tygodnie po przyjeździe z Polski. Także ciągle mam sam temat. Jednak u nas mamy wiele rzeczy dużo tańszych w porównaniu do, nawet na przeliczeniu na dolary, to w Polsce macie bardzo drogo. Ja w Polsce szukałem za butami, nie mogłem sobie butów znaleźć, a jestem tutaj, od razu znalazłem piękne buty, cena podobna niż w Polsce. Także no, ceny są w Polsce bardzo drogie. Żona nie kupiła sobie bluzki w Polsce. Tak samo ja nie kupiłem sobie butów, bo nie było takiego jak chciałem. Żona nawet jednej bluzki nie mogła sobie znaleźć. A tutaj jesteśmy. Kupiła sobie i bluzkę, i swet, jaki chciała. No, znaczy, wybór jest tutaj bez porównania większy w Ameryce. Także w Polsce jeszcze dużo brakuje do tego. To jest namiastka tylko. I ceny tu polskie, kupuję sobie bluzkę za 19 dolarów. To znaczy za 60 zł polskich, czego w Polsce jest niemożliwe kupić. Także idę do samochodu. Także, a powiem, następną rzecz wam powiem. W Polsce patrzyłem za koszulami dla siebie. 100 zł, 120 zł za koszulę. To jest okropność, okropne ceny są w Polsce. Także tutaj kupiłem koszulę za 13 dolarów. Jedną. To znaczy nie, 35 zł. Tak jakbym porównał. Także za 35 zł kupiłem jedną koszulę, znaczy kupiłem dwie koszule. O, teraz jadę do domu. Znaczy jadę do drugiego sklepu, muszę na autostradę wjechać. Taka jest rejestracja z Washington State. Tak wygląda. A zaraz wam pokażę, jak nasze wyglądają. Także bardzo podobna rejestracja. Kształt taki sam, tylko właściwie niczym się niewiele nie różnią.